nie ukrywam, że zawsze chciałem być speakerem i nie ukrywam, że wiążę sobie z tym przyszłość. Mam nadzieję, że kiedyś zostanę profesjonalnym speakerem. Albo przynajmniej będzie możliwość prowadzenia profesjonalnego meczów. Co do samego kursu, fajnie. Było trochę teoretyki, było trochę retoryki, było trochę praktyki, także dużo informacji, dużo rzeczy takich ciekawych, o których też nie wiedziałem, między innymi ze spraw bezpieczeństwa, ale także ta praktyka, jak mniej więcej wygląda ta praca speakera od kulis na stadionie, więc naprawdę duża dawka pozytywnych informacji i nie ukrywam, że też ten kurs daje dużo możliwości, aby się dalej rozwijać. Dziś obejrzymy mecz Sokół Ostrowa, będzie podejmował Uniesus. Sobota, 5 dzień lutego, Bartosz Kucharski, witam Państwa bardzo serdecznie. Sokół Ostrowa zmierzy się z Jeziorakiem Iława. Piżdże, a trzecia łzy trze. Matka tka tak, jak tkaczka tka. Chłe, Konstantynopolitańczykowianeczka.